Zawsze intrygowało mnie, jak odmienne mogą być relacje różnych ludzi opowiadających o tym samym wydarzeniu. Niby wszyscy widzieli to samo, a jednak opowiadają tak, jakby każdy z nich widział coś innego. Również rytm tych opowieści potrafi być bardzo różny. Ktoś tam opowiada z wypiekami na twarzy o czymś nadzwyczajnym, szalonym, zupełnie niezwykłym, a ktoś inny opowie o tym samym wydarzeniu jako o czymś zupełnie zwyczajnym, może wręcz nudnym, niegodnym wzmianki, banalnym. A jak jeszcze dołożymy do tego jakieś ogniwo pośrednie, robi się przysłowiowa zabawa w głuchy telefon. Ale zawirowania na tym się nie kończą, bo odbiorcy tych opowieści też są bardzo różni. Mało tego, każdy z nas bywa raz w takim nastroju, raz w innym. Raz potrzebujemy czegoś emocjonującego, innym razem szukamy wyciszenia. Człowiek to jednak bardzo skomplikowany mechanizm. A naszły mnie te refleksje przy okazji czytania powieści Johna Irvinga pod tytułem Regulamin tłoczni win. John Winslow Irving to amerykański pisarz, któremu wielki rozgłos przyniosła powieść Świat według Garpa, która została również zekranizowana. A Regulamin tłoczni win to kolejny bestseller tegoż autora. Powieść nie jest nowa. Została wydana w 1985 roku. 10 lat później została zekranizowana, a autor za scenariusz oparty na tejże właśnie powieści otrzymał Oscara. Biorąc rzecz na wagę, to jest to duża i ciężka rzecz, prawdziwa cegła. Jest to opowieść o niejakim Homerze, Welsie, wychowanku sierocińca prowadzonego przez doktora Wilbera Larcha. A doktor Larch to bardzo nietuzinkowy lekarz i dyrektor szpitala połączonego z sierocińcem. Doktor bardzo szybko zdaje sobie sprawę, że Homer to wyjątkowe dziecko. Doktor Larch wymarzył sobie, że jego wychowanek zostanie lekarzem. Bardzo wcześnie robi z niego swojego asystenta, któremu systematycznie przekazuje wiedzę medyczną. Młodzieniec chłonie wiedzę jak gąbka, do tego jest bardzo inteligentny, ciekawy świata i nad wyraz sprawny manualnie. Ale jak to często bywa w życiu, dzieci nie bardzo mają ochotę realizować aspiracje swoich opiekunów. Gdy więc nadarza się okazja do wyjazdu z sierocińca, zresztą za namową swoich opiekunów, Homer z niej skwapliwie korzysta, tyle że plany Homera związane z wyjazdem są zupełnie inne niż plany doktora Larcha. A życie, jak to życie, szybko weryfikuje plany jednego i drugiego i prowadzi ich obu po swojemu. Sprawy mocno się komplikują. Opowieść o Homerze Welsie i doktorze Wilberze Larchu jest niezwykła. Jest to powolna, niczym majestatyczna Mississippi w swoim dolnym biegu, w sposób zwodniczy uspokaja czytelnika i wprowadza w błogostan. Wszystko jest bardzo pogodne i miłe i takie normalne i takie zwyczajne, ale tak nie jest. To tylko sposób prowadzenia narracji, bo ta pogodna opowieść traktuje o bardzo poważnych sprawach. Czasami trzeba się wręcz cofnąć i zatrzymać, żeby w pełni zrozumieć to, co przed chwilą przeczytaliśmy. Bo pomijając opisy niektórych zabiegów medycznych, które sprawiały, że bezwiednie krzywiłem się, jakbym naprawdę stał przy stole zabiegowym i obserwował jakieś drastyczne sceny, nie znajdziemy w książce innych, szczególnie mocnych opisów. A właściwie znajdziemy tyle, że są one tak napisane, że się domyślamy, o co chodzi. Ale nie jest to podane wprost. To jest niezwykła sztuka narracji. Szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy sztuka podawania pewnych informacji w sposób zawoalowany, subtelny, z poczuciem estetyki niemal zupełnie zanikła. Teraz, jak to mawiają, wali się prosto z mostu, nie owijając niczego w bawełnę. A media pełne są obnażających się fizycznie i psychicznie celebrytów. I tylko gdzie tu znaleźć uspokojenie i relaks? No właśnie, ten relaks możemy znaleźć w takich książkach jak Regulamin tłoczni win. Powieść porusza bardzo ważne i wręcz trudne tematy.
wymagające chwili refleksji, ale robi to w sposób niepodnoszący niepotrzebnie ciśnienia. Spotkamy tam całą paletę różnych osobowości, dobrych i złych, choć natychmiast pojawia się myśl, że trudno spotkać kogoś zupełnie jednowymiarowego. Bo chociażby dr Larch, człowiek tak mądry, dobry i życzliwy, ma swoje mroczne tajemnice. Z drugiej strony przyjaciółka Homera, sierocińca, która idzie przez życie jak taran, sprawiając wrażenie pozbawionej głębszej refleksji, nagle staje się prawdziwym wyrzutem sumienia głównego bohatera i zmusza nas do refleksji na temat tego, jak on szedł przez życie. W zasadzie jest pozytywnym bohaterem, a jednak znajdziemy tam sporo drzazg, które nas ranią. Pamiętajmy też, że akcja powieści toczy się w zupełnie innych czasach, a więc i niektóre zachowania ludzi są inne od znanych nam współcześnie, są adekwatne do tamtych czasów. A przy okazji jest tam taka postać jak Ray Kendall, ojciec głównej żeńskiej bohaterki powieści, która szczególnie mi się spodobała. Żyje człowiek po swojemu, trzyma się zasad moralnych i jest wyjątkowo uzdolnioną złotą rączką, genialnym mechanikiem i poławiaczem homarów. Ten to dopiero jest niepasujący do naszych 21-wiecznej rzeczywistości. Dla niego wymiana części na nową to po prostu porażka. Wymiana części, nie wymiana całego urządzenia. Czujecie to? W dzisiejszych czasach, gdy światowe korporacje dokładają wszelkich starań, aby zakupione przez nas urządzenia, maszyny, sprzęty domowe psuły się w niezbyt odległej przyszłości, zmuszając nam tym samym do ponownych zakupów, to coś zupełnie niespotykanego. Kuriozum. Bardzo często jest wręcz tak, że naprawy są nieopłacalne, bo rękodzieło kosztuje, a produkcja w Chinach czy innym dziwnym kraju to groszowe sprawy. Jeżeli więc lubicie Państwo nieśpieszne opowieści, to zachęcam do sięgnięcia po Regulamin tłoczni win Johna Irvinga. Znajdziecie tam mnóstwo różnych smaczków, o których można dyskutować całymi godzinami. A póki co, dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.